29 sierpnia 2015 roku do Rapsztyna przybyli niecodzienni goście. Członkowie Gentleman's Club Oświęcim postanowili w formie motocyklowego rajdu przypomnieć o olkuszaninie Antonim Kocjanie, wybitnym konstruktorze szybowców, więźniu KL Auschwitz i człowieku, który rozpracował niemiecką broń odwrotową V1 i V2. Motocykliści przyjechali do zrekonstruowanej u podnóża rapsztyńskiego zamku chaty Kocjana z okazji 71. rocznicy śmierci bohatera. Nazywam się Damian Liber, jestem prezydentem klubu motocyklowego Gentleman's Club Oświęcim. Moja mama pochodzi z tych okolic, gdzieś dlatego ten sentyment, że człowiek tutaj wraca. No, spędziłem tutaj w dzieciństwie dużo czasu, wakacje. Gdzieś tutaj taki ten rejon jest taki urzekający, zawsze mnie tutaj mimo wszystko mnie ciągnie, że tutaj jakoś człowiek chce wracać. I dlaczego akurat tutaj dzisiaj się panowie i panie znaleźli? Dlatego, że akurat dostaliśmy informację, że tutaj z tego terenu jest jeden spośród wielu wielkich Polaków. Jest tutaj taki człowiek, któremu można powiedzieć, że bardzo wiele zawdzięczamy. Poświęcił, można powiedzieć, swoje życie po to, żeby kiedyś ktoś miał lepiej, prawda? Dzięki niemu wojna się skończyła ponad pół roku wcześniej. Nie wiadomo, gdyby nie jego działalność, to nie wiadomo, czy dzisiaj rozmawialibyśmy po polsku. No to trzeba, nie wiem, poczuć. No, motocykle to jest coś pięknego, a przy okazji można też i pozwiedzać troszeczkę. Widzę tutaj wiele różnych odznak takich, to też zloty, jest po wyprawach. Zloty różnego rodzaju, współpraca z innymi klubami. No to jest tak trudno powiedzieć słowami, to jest coś pięknego. I takie wyjazdy upamiętniające, krzewiące jakieś patriotyczne, przypominające? To znaczy akurat te patriotyczne też są i zawsze gdzieś jak gdzieś jedziemy, staramy się, żeby gdzieś tam jakiś wątek taki patriotyczny znaleźć w tym miejscu, do którego tam zazwyczaj zmierzamy. Ale są też takie spotkania typowo o takim podłożu właśnie naprawdę historycznym. Między innymi tutaj 14 czerwca tego roku organizowaliśmy w Oświęcimiu taką rocznicę, to jest 75. rocznica pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz. To byli więźniowie z Tarnowa, 728 Polaków. No i tutaj teraz ten pan Kocjan. Mamy też już tam w porozumieniu z panem Adamem kilka innych jeszcze nazwisk, między innymi Rotmistrz Pilecki. Być może też się uda tam jego szlakiem podążyć.